Wychowaliśmy się w dziwnym kraju i wiem, że Bóg pragnie, aby łamać te dziwne niektóre rzeczy. Jedną z nich jest nasze narzekanie i przeklinanie władzy. Chciałbym, abyśmy z całego serca wyciągnęli nasze dłonie w kierunku Pałacu Prezydenckiego, razem, w jedności. I abyśmy pomodlili się o parę prezydencką, o pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę wraz z rodziną. Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa my dzisiaj stoimy przed pałacem i mówimy życie, mówimy błogosławieństwo, mówimy zdrowie, mówimy mądrość. Dziękujemy żywemu Bogu za to, że jesteście, za to, że prowadzicie ten kraj, że reprezentujecie nas, Polaków, na świecie i w kraju. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że mamy rząd, który nas błogosławi. Tak jak mówiłem na początku marszu, tak, brawa. Brawa dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, że nas błogosławi i że w ogóle możemy tutaj być. I możemy mieć marsz dla Jezusa bez strachu, że gdzieś tam ktoś wrzuci nas do więzienia, czy zastrzeli, jak w niektórych krajach. Żyjemy w kraju demokratycznym, w którym rząd błogosławi tego typu inicjatywy. Warto jest to zauważyć, zaakcentować. Tak jak mówiłem na początku marszu, otrzymaliśmy list od pana z kancelarii, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który błogosławi nas i dziękuję za tą inicjatywę. My również, panie prezydencie, dziękujemy za to, że możemy tutaj być, możemy wyciągnąć nasze dłonie i możemy błogosławić pana z rodziną. Panie Boże, proszę cię o panią premier, Beatę Szydło z rodziną. Modlimy się o policję i o wszystkie departamenty, które są w kraju i w miastach. I również z wyciągniętymi dłońmi mówimy, błogosławimy, nie przeklinamy. Wspaniała jest to chwila, kiedy naród może błogosławić swój rząd. Historyczna jest to chwila, kiedy rząd jest w stanie błogosławić swój naród i naród może błogosławić swój rząd. Nauczmy się tego. Myślę, że to już jest najwyższy czas, abyśmy mówili błogosławimy. Modlimy się. Życzymy odwagi, abyście robili to, do czego Bóg was powołał, abyście nieśli i szerzyli sprawiedliwość. W imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, mam dla was niespodziankę. Mamy z nami tutaj specjalną młodą osobę. Mirek, gdzie jesteś? Kochany, to jest nasz kochany artysta, znany w całej Polsce. On by chciał taki freestyle zrobić i pobłogosławić pana prezydenta troszeczkę inaczej. Nie wiem, co będzie mówił. Modliłem się, aby Bóg dał ci słowa, ale wiem, że to na pewno będzie to fajny czas, kilka minut. Z Mirkiem Kolczykiem, który będzie rapował dla prezydenta Rzeczypospolitej Polski i mówił błogosławie. Właśnie tak, teraz brać w Bożym Słowie, taka dla nas jest zachęta. Wszyscy Boży ludzie, błogosławcie prezydenta. W Bożym Słowie taka dla nas jest zachęta. Wszyscy błogosławmy tutaj pana prezydenta. Yo, w Bożym Słowie taka dla nas jest zachęta. Wszyscy błogosławmy tutaj pana prezydenta. Ha! Pokój Boży jest ponad zamęt. Wszyscy Boży ludzie, błogosławcie parlament. Właśnie tak, stróż twój nie drzemie. Wszyscy Boży ludzie, błogosławcie panią premier. Tak też robimy, was błogosławimy. Właśnie tak, yeah, właśnie tak, tak. Jedno pytanko mam. Jeśli Bóg jest dobry z nami, któż przeciwko nam? Właśnie tak,
Niechaj równa będzie nasza droga. Niechaj serca rządzących klną do Boga. Właśnie tak, Bóg daje mądrość i odwagę. Bóg daje siłę, na Nim skupmy swą uwagę. Yo, właśnie tak, dobrych rzeczy płynie z Bożego Słowa, da dla nas sporo. Niech Bóg błogosławi polskich rządzących pokorą. Właśnie tak, yeah, niech ich chroni, jak wspaniale potrzebni są oni. Żeby w Jego bojaźni trwali, żeby naprawdę Jego prawdy znali. Właśnie tak, taka tutaj tu jest puenta. Wszyscy błogosławmy prezydenta. Boże słowie taka dla nas jest zachęta. Wszyscy Boże ludzie błogosławmy prezydenta. Yo, Boże słowie taka dla nas jest zachęta. Wszyscy ludzie błogosławmy Pana prezydenta. Pokój Boży jest ponad zamęt. Wszyscy Boże ludzie błogosławmy parlament. Yo, właśnie tak, zdrów swój nie drzemie. Boża mądrość.